Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Was projektor od BenQ model W1700, czyli najnowszy model tego producenta do użytku domowego, taki, który za parę dni ma się pojawić u nas w sprzedaży. Jest to też projektor, co do którego mam nieco mieszane uczucia. Bo z jednej strony jest to sprzęt za około 7000 zł, czyli za kwotę, w którą można znaleźć niezłe projektory z dobrą optyką, z bardzo dobrą czernią i mocnymi kolorami. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na to, że za 7000 zł BenQ oferuje rozdzielczość 4K z HDR-em, czyli staje się on jednym z najtańszych projektorów w swojej klasie. Czy zatem najtańszy nie będzie przypadkiem oznaczał byle jakości takiego sobie obrazu tylko i wyłącznie z wysoką rozdzielczością? Sprawdzimy to w dzisiejszym teście. Zapraszam. Zaczynamy oczywiście od cech zewnętrznych, czyli wyglądu, i tutaj BenQ z góry ma już duży plus. Projektor jest estetycznie wykonany, a zestawienie kolorów białego i szarego z dodatkiem złotych elementów dodają mu klasy i rzeczywiście wyróżniają spośród, nie ukrywajmy, topornie wyglądającej konkurencji. Przód jest to szary panel z elementem kratki od wylotu powietrza, logiem producenta oraz po lewej stronie obiektywem otoczonym takim ładnym złotym ringiem. Na górze i po bokach biały dobrej jakości plastik, zaokrąglone kształty, na bokach wloty powietrza, a na górze standardowo regulacja obiektywu w zakresie wielkości i ostrości obrazu oraz przyciski do sterowania. Pod spodem regulowane nóżki, te tylne pozwalają precyzyjnie wyregulować poziom, a ta przednia, będąca właśnie tutaj, jest do tego, żeby ustawić sobie odpowiednią wysokość obrazu, zakładając, że projektor ustawiamy na przykład na stoliku lub na półce. Jeśli chcielibyśmy powiesić go pod sufitem, to pod spodem znajdziemy również trzy otwory instalacyjne pasujące do większości uniwersalnych uchwytów. Nie musimy się przejmować masą lub gabarytami. Te jak na projektor 4K są naprawdę niewielkie. 35 cm szerokości, 27 głębokości oraz 13,5 cm wysokości. A to wszystko przy wadze 4,2 kg. Złącza. Zaglądamy na tył naszego projektora i sprawdzamy, co tutaj możemy podłączyć. Jest wejście PC realizowane przez złącze DSAP, czyli fajnie, że producent nie zapomniał o użytkownikach starszych komputerów. Jest wejście i wyjście audio, złącze USB oraz wyjście typu trigger 12V. Do czego? Do tego, że za jego pomocą można podłączyć również ekran elektryczny i sterować opuszczanie i zwijanie tego ekranu za pomocą projektora. Czyli jeżeli włączymy projektor, to automatycznie rozwinie się nam ekran, jeżeli go wyłączymy, to zwinie się z powrotem. No i oczywiście to, co niezbędne, są dwa wejścia HDMI. Jednak to, co już widzę, tylko jedno wejście nadaje się do podłączenia urządzeń Ultra HD 4K, czyli złącze HDMI 1. Tu jest napisane, że obsługuje ono HDCP 2.2. Drugie złącze przyjmie tylko i wyłącznie maksymalnie materiał o jakości Full HD. Jasność lampy 2200 ansi lumenów, kontrast 10000 do 1. Za tworzenie kolorów odpowiada technologia DLP. Rozdzielczość, jak to w projektorze Ultra HD, 3840x2160 pikseli. Realizowana za pomocą jednego chipu DMD oraz technologii XPR. I trzeba tutaj nieco wyjaśnić, ponieważ jest to zastosowany chip, który nie jest tak naprawdę chipem 4K i nie ma ponad 8 milionów pikseli. W środku znajduje się chip DMD 2K, czyli o dwukrotnie większej liczbie punktów niż Full HD. Wyświetla on jednak obraz podwójnie z przesunięciem pikseli, co ostatecznie pokazuje nam na ekranie natywną rozdzielczość 4K. I można powiedzieć, że rzeczywiście jest to swego rodzaju półśrodek, ponieważ nie ma tu pełnej matrycy 4K, ale projektory o pełnej matrycy kosztują no kilkakrotnie więcej, a tutaj i tak rzeczywiście widzimy rozdzielczość 4K. Poza tym, czepiając się terminologii, to tak naprawdę ten, jak i inne tego typu sprzęty nie powinny w ogóle nazywać się 4K, a Ultra HD. Bo rozdzielczość 4K DCI to 4096x2160 pikseli, a ten oferuje 3840x2160, czyli tyle, ile wszystkie domowe telewizory. To, o czym również trzeba powiedzieć, to to, że BenQ W1700 obsługuje również obrazy HDR, wspierając technologię HDR10. Czytając o projektorze więcej, spotykamy takie ładne marketingowe sformułowania jak użycie technologii Cinematic Color, Cinema Master Video Plus lub Cinema Master Audio Plus 2. Są to oczywiście formułki czysto marketingowe, które mają za zadanie przekonać użytkownika, że ten właśnie model oferuje najlepszy możliwy obraz, najbardziej naturalne kolory oraz nawet świetnej jakości dźwięk.
Ale odnośnie dźwięku nie będę się w ogóle wypowiadał, bo jeżeli ktoś chce kupić sobie projektor za kilka dobrych tysięcy złotych, to na pewno wie, że powinien mieć do tego oddzielny system audio. Jeżeli chodzi o obraz, to jest to podwójne sześciosegmentowe koło kolorów, które daje nam możliwość wyświetlenia palety barw REC 709 w 96%. Tym chwali się producent. I czy jest to naprawdę dobry wynik? No niekoniecznie. Tak naprawdę dla projektorów Full HD jest to bardzo dobry wynik, ale dla projektorów 4K te potrafią już wyświetlić obraz w palecie REC 2020, czyli o dużo, dużo większej ilości kolorów. Należy jednak pamiętać, że takie, które potrafią wyświetlać paletę REC 2020, są kilkukrotnie droższe od tego. Czas na uruchomienie i ocenę pracy oraz obrazu. Menu projektora w zasadzie nie różni się funkcjonalnością od innych modeli BenQ. Jest proste, czytelne i oferuje dużo możliwych ustawień. Zoom z powiększeniem na poziomie 1,2 szału nie robi. Nie jest to duży wynik, jednak plusem jest to, że obraz jest stosunkowo duży i nie trzeba projektora odsuwać daleko od ekranu. Głośność pracy, o której też należy wspomnieć, jest niestety słyszalna i moim zdaniem na nieco zbyt wysokim poziomie jak na tę klasę sprzętu. Sam nieco zastanawiałem się, jak podejść do oceny obrazu. Czy porównać go ze znanymi mi dotychczas projektorami 4K, czyli konstrukcjami sporo droższymi, czy może założyć, że jest to zwykły, średniej klasy projektor z dodatkowymi możliwościami. Myślę, że opcja druga będzie bardziej adekwatna. Obraz wygląda fajnie, mocno i dynamicznie. Dzięki dobrze dobranej jasności lampy BenQ WU1700 oferuje całkiem mocne biele i kolory, zachowując jednocześnie dobry poziom czerni. Wszystko jest czyste, niespecjalnie zaszumione i całkiem dokładne. Odpalając obraz 4K z Netflixa czy z płyty Blu-ray robi się naprawdę ciekawie. Obraz o rozmiarze około 100 cali nabiera nowej mocy, oferuje więcej szczegółów, pokazuje pełne możliwości projektora. A te potrafią zrobić efekt wow, szczególnie w mocno kolorystycznych i kontrastowych scenach. Jest czysto, klarownie i bardzo ostro. Jak prezentuje się efekt HDR? Jest, działa, widać, że jest włączony, ale niestety nieduża jasność oraz dynamiczny kontrast na poziomie 10 000 do 1 nie wywołują szybszego bicia serca. Mając doświadczenie z projektorami Sony lub JVC za kilkadziesiąt tysięcy złotych, możliwe, że mam po prostu zbyt duże oczekiwania, tym bardziej, że trzeba pamiętać, iż mówimy tu o jednym z najtańszych projektorów oferujących takie możliwości. A więc patrząc przez pryzmat tych kryteriów, uważam, że jest bardzo pozytywnie. Podsumowując, BenQ W1700 to fajny, miły w odbiorze projektor. Czy jest on poważnym graczem na rynku projektorów 4K? No na pewno jeszcze nie, ale zdecydowanie jest fajnym pierwszym krokiem do tego, żeby stworzyć kino o bardzo wysokiej rozdzielczości. Rzeczywiście nie jest jeszcze idealny, ale za tą cenę ciężko oczekiwać doskonałości. Także jeżeli macie 6 lub 8 tysięcy złotych na wydanie i szukacie czegoś ciekawego, warto też zwrócić uwagę na ten właśnie projektor i samemu podjąć decyzję, czy rzeczywiście chcecie wybrać coś takiego, czy może porządne Full HD. Ja dziękuję za uwagę, jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę i do następnego. Cześć!